Hello everyone. My name is Katarzyna Georgiev. I am a Polish poet and I have a pleasure to translate poems of Hassan al-Abdullah from the poetry book Under the Thin Layers of Light. Today I would like to present you with Polish translation of Evening Chronicle. So there it goes. Kronika wieczorna. Wrogiem planowanych wieczorów jest Bóg, niszczący twoje łóżko kwiatów z uśmiechem i skinieniem głowy. Jaką zresztą wagę mają przysięgi lub westchnienia żarliwego kochanka w planie zdarzeń? Nie mają prawa bytu w świetle wieści o umierających, a starania zapewniające rozkosz o 6 czy 7 są bezużyteczne, blednąc w zderzeniu z rzeczywistością. Korporacje się rozpadają, milionowe wiece rozpraszają się z miejskich placów, całe firmy znikają wraz z krowami w wygłodniałej rzece. Rozpaczenie nad zrujnowanym wieczorem nie ma sensu. Kiedy jasne jest, jak dzień następujący po nocy, że i twoja chata zniknie, wraz z podtrzymującymi ją słupami, zmyta w rozszalałej powodzi. Obserwuję, jak ten wieczór planowany przeze mnie latami z pieczołowitą starannością obraca się w nicość, szarpany tysiącem paznokci, a drogocenne słowa poetyckich wersów nikną, zadeptane stopami bezmyślnych tłumów. Dzień budzi się tak jak zawsze, a noc zapada bez przerwy na wieczór. Witam ją czerwonymi oczyma rozpaczy, rozbity na kawałki. Mój cenny wieczór. Rozpadam się i ja. Moje serce takie samotne. 18 godzin trudziłem się nad spiętrzaniem marzeń, aranżując wieczór, z którego nagły podmuch wyssał życie. W moich ramionach pozostały jego zimne zwłoki.